u Gombrowicza. Rita roznosiła drinki. A w którymś momencie jednak niecierpliwość, otworzono telewizor, pojawił się De Gaulle. I to było to pierwsze zwycięskie przemówienie. Mówi, jesteśmy uratowani, wojsko jest z nami. Gdzieś pojechał właśnie do jakiegoś sztabu wojskowego i tam dogadali się na te tematy. No i w ten sposób skończyła się rewolucja majowa oficjalnie. Ciągle na bulwarach paryskich jeszcze, jak później wróciłem z południa, to przedsiębiorcy, artyści czy jacyś tam domokrążcy sprzedawali afisze, różne pamiątki po rewolucji, co spowodowało później krótkie stwierdzenie, że rewolucja majowa została wykupiona przez burżuazję w formie tych właśnie zaciśniętych pięści takich, bo to wycinano w tych zwyciężymy jakieś takie na czerwonym tle. W tym Wans na ulicy no było spokojnie, ale nagle nie było benzyny i nie można już było dostać. I w ten sposób padł strach na mieszkańców. Niektórzy zaczęli uciekać do Włoch przez granicę, bo to blisko. Gombrowicz, jak z tego wynika, podtrzymywał kontakty z osobami dobrze urodzonymi mieszkającymi w Wans. Czy on bywał na takich sztandarowych spotkaniach poświęconych sztuce, jak na przykład noce artystyczne w nieodległym Saint-Paul-de-Vence? Kłopotliwe by było, gdyby stwierdzić, że Gombrowicz się udzielał. Nie udzielał się w tych ani w spotkaniach. Po pierwsze dlatego, że fizycznie był na tyle niezdrowy, astma i to jego zdolność poruszania się. Po drugie właśnie nie wierzył w te sprawy. Raz jeden tylko pojechał na wernisaż, który był organizowany przez Józefa Jaremę, malarz polski mieszkający, zaprzyjaźniony zresztą z Gombrowiczem. Stąd ten obraz, skąd Litwini wracali, był Józefa Jaremy właśnie, który wisiał w holu. I ten hol, to była mała kolekcja obrazu, bo wisiał ten obraz z klocków takich Józefa Jaremy. Wisiał kilim żony Jaremy, wisiało parę rysunków paru artystów, którzy odwiedzili w międzyczasie Gombrowicza. Był Oberländer z Polski, który mieszkał w Nicei, Zofia Stankiewicz jakiś rysunek kolorował. Także w sumie ten wróg malarzy miał sporą kolekcję. I w gabinecie w jego tym wisiał jeden z moich obrazów, który właśnie, dla ścisłości tu trzeba powiedzieć, że Rita któregoś dnia zajechała samochodem na fundację z Gombrowiczem. Mówi, pewnie pan już ma sporo tych swoich obrazów, to chcielibyśmy zobaczyć. No i przyszli. No i ponieważ nie dało się to od razu wybrać, więc te obrazy, które tu mamy, były przewiezione samochodem do pałacu. W pałacu były przymierzane, który lepiej pasuje. I z tego został wybrany jeden. I ten jeden, który potem nastąpiły targi, czy kupić, czy podarować.
sposób Gombrowicza był lepszy niż dyrektora w Muzeum Gombrowicza. Bo mówimy, tu za parę dni przyjeżdża do mnie Sir Robert z Londynu, znany krytyk. Ja mówię, to co z tego? A jak to? To panu nie zależałoby, żeby Sir Robert zobaczył pana obrazy? No mówię, no oczywiście by mi zależało. Ale no mówi, to musimy mieć te obrazy u nas. No i stąd ten przyjazd do pracowni, zabranie obrazów do pałacu. A jeszcze w którymś momencie powiadam, no, a nie, bo ni stąd, ni zowąd Gombrowicz powiada, no, obrazy są dobre do zakrywania dziur w ścianie. No mówię, ale u pana ściany po remoncie są, nie mają dziur, są ładnie pomalowane, nic nie dam. A nie, to wspaniałe dzieła sztuki. I patetycznie takim głosem wygłosił to przemówienie. No więc stąd już wieźliśmy je do pałacu. Stąd tamten jeden został, a te obrazy ja zabrałem z powrotem, wróciły i co najlepsze, że potem był targ typowy taki ten. No malarz powinien na obrazach zarabiać. Więc była propozycja. Co pan woli? Aha, bo było 600 franków. Co pan woli? 600 franków czy fragment w dzienniku? Więc ja w tamtych warunkach, mimo że milioner w starych frankach oczywiście, powiadam 600 franków szybko. I z trudem, z niechęcią, ale wypłacił 600 franków. Także to był pierwszy zakup. Ja poproszę dyrektora Muzeum Literatury, pana Jarosława Klejnockiego, który również jest dzisiaj tu z nami, o wręczenie, a tu już są, możesz podać Ewo, o wręczenie listów z podziękowaniami, no bo w Muzeum Literatury to tylko na piśmie podziękowania. One mają moc. Już pan Andrzej Grzyb do nas dotarł. Zapraszam, panie Andrzeju. Pan Krzysztof Sadurski, prezes Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego i pan dyrektor Marek Chmielewski, który reprezentuje zakłady automatyki Computesa. To są osoby i firmy, dzięki którym mogliśmy jeden z tych obrazów zakupić. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy naszym sponsorom. Dziękujemy Państwu.